Hej, cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony 352 i moi drodzy, witam was w nowym odcinku Zagrajmy w Gothic 2 Cienie Przeszłości. Lecimy z tym. Moi drodzy, na sam początek chciałabym zajrzeć do Dextera, ponieważ... Ale wiecie co, zanim pójdziemy do Dextera, to chciałabym zajrzeć do Huno. Chciałabym spróbować przeszukać kieszenie Dextera, bo nauczyliśmy się ostatnio kradzieży kieszonkowej. Więc moglibyśmy spróbować coś poczynić, ale najpierw chciałabym zobaczyć, czy Huno nie ma może przypadkiem na sprzedaż jakiejś lepszej broni, bo gdzieś przeczytałam, że podobno powinien mieć. On ma krótki miecz, czyli nie ma lepszej broni dla nas aktualnie. To jest najlepsza, jaką możemy posiadać, ale w sumie możemy ci posprzedawać troszeczkę rzeczy, na przykład kij z gwoździem. Bełty też możemy w sumie sprzedać, wino zostawimy. Te lekkie spodnie moglibyśmy też sprzedać, ale może będą gdzieś potrzebne, więc zostawimy. Skrzydełka możemy sprzedać, wydaje mi się. Desek mamy bardzo dużo, to fajnie. Skrawek materiału. Jeden nam wystarczy w zupełności, młotek. Dobra, mamy troszeczkę pieniążków, ale to, wiecie, niepotrzebne nam to chwilowo. Zanim będziemy rozmawiać z kopaczami, bo ogólnie chyba powinnam porozmawiać z Nerasem, wydaje mi się, to tak jak mówię, chciałabym spróbować przeszukać kieszenie Dextera. Nie wiem, czy jest to mądre, żeby to robić w ciągu dnia, ale możemy spróbować. Nauczyliśmy się kradzieży kieszonkowej. Gorzej, że ja chyba nie umiem się skradać. A to jest nam potrzebne chyba przy kradzieży. Nie wiem, musimy zobaczyć. Jeżeli nam jest potrzebne, to będziemy musieli się nauczyć skradania. Jak widzicie, Dexter jest tu i nie mogę go aktualnie okraść, więc podejrzewam, że potrzebne nam będzie skradanie. Ogólnie to na ustawieniach klawiatury. Skradanie się jest pod X-em i mi nie działa, więc my się po prostu nie umiemy skradać, więc nic na razie z tym nie zrobimy. Dobra. Test zaufania, tak. Przekonałem do siebie cieni. Mój test polega na tym, aby odszukać nowicjusza Nerasa i dowiedzieć się więcej o planach masowej emigracji ze starego obozu na bagna. Pamiętam, że ten cały Neras rozprawił kilka tygodni temu o śniącym, a ja go spławiłem. Mam nadzieję, że nie ma mi tego za złe. Tak, widzieliśmy Nerasa na górze, więc możemy na spokojnie się do niego udać. No i potem porozmawiamy też prawdopodobnie z innymi kopaczami. Musimy zająć się testem zaufania, bo bez niego nie ruszymy kompletnie niczego. Więc no, to jest aktualnie nasz priorytet. Możemy tutaj jeszcze sobie pozbierać troszeczkę tego. Chociaż najlepiej się leczy i tak mięsem, a mamy go dostatecznie dużo. Na razie czwartym obozem i polowaniem na orkowe psy nie będziemy się zajmować. Poczekamy z tym trochę. Raz. Opowiedz mi trochę o śniącym. Śniący do nas przemawia. To on przygotowuje nas do zniszczenia bariery. W naszym obozie na bagnach każdy ma swoje miejsce. Guru się z nami modlą, a strażnicy świątyni z nami trenują. Trudno o lepsze życie. Ja też wkrótce na pewno zostanę jednym z guru. Okej. Pamiętasz mnie jeszcze? Oczywiście. Zaproponowałem ci wyjście z tego piekła, a ty obraziłeś mnie i moją wiarę. Znieważyłeś samego śniącego. Przepraszam, uświadomiłem sobie, jaki błąd popełniłem i chciałbym udać się z tobą do obozu na bagnie. Ha! Chyba nie mówisz poważnie. Co mogę zrobić, aby zdobyć twoje zaufanie? Musisz pokazać, że naprawdę tak myślisz. Splugawiłeś dobre imię śniącego i musisz za to odpokutować. Mimo, że za barierą dawni bogowie nie mają w zasadzie racji bytu, nadal istnieją heretycy, którzy noszą ich znamie. Słyszałem, jak cień Ori rozprawiał o swoim posążku Innosa. Wykradnij mu w jakiś sposób klucz i zabierz posążek z jego skrzyni. Mieszka niedaleko trybun. To chata z ławką po lewej stronie. Przypomnij mi, gdzie znajdę Oriego? Czy ty mnie w ogóle słuchasz? Nocą trenuję w pojedynkę na arenie, a wyżej przy... Tak, wiemy. Jak mam mu odebrać klucz? W
wciągnij go w rozmowę i go po prostu ukradnij. Albo poczekaj, aż w nocy zacznie trenować samotnie na arenie i pobij go do nieprzytomności. Jak to zrobisz, zależy od ciebie. Tylko załatw mi ten cholerny posążek. Dobra, załatwimy to. Tylko tak jak mówiłam, idziemy najpierw do Kawalorna, bo Kawalorn uczy skradania. Musicie ścigać na środku, naprawdę? To już się więcej nie powtórzy. Okej. Okay. Dobra, bo tak jak mówię, nie ruszymy nic, czyli ta kradzież kieszonkowa by się nam przydała. No nie chcę Oriego pobijać, szczególnie, że no już biliśmy się w sumie z Orim. Ludzie zawsze gadają. O, tutaj w ogóle leżą gwoździe, ja ich nie zauważyłam wcześniej. Dobra, coś czuję, że jeszcze nam się gwoździe mogą przydać. Więc na razie zbierajmy wszystko, co się da. I pobiegnijmy sobie do Kawalorna w takim razie. Powinnam mieć na to punkty nauki, bo wydaje mi się, że skradanie wymaga 5, tak jak kradzież kieszonkowa wymagała ode mnie 5, więc będziemy w stanie to raczej ogarnąć. Zobaczymy. Mam nadzieję. Czy my mamy coś jeszcze do załatwienia po tej stronie? Wydaje mi się, że nic. Jest jedna skrzynka do otwarcia, ale ona jest koło tych ogarów, więc na razie lepiej tam nie iść. Coś czuję? Więc no. Porozmawiamy w takim razie z Kawalornem, żeby nas nauczył skradania i będziemy mogli iść dalej. Skoczymy też od razu do Dextera, spróbować właśnie go okraść. No i Oriego musimy też okraść. Wow. Cześć Christian, w ogóle ja mam coś może dla ciebie, czy ja nic nie mam? Kilka skór? Mam, ale pamiętaj. Tak. Okej, czyli nie mamy na razie niczego. Czy Kawalorn tutaj sobie stoi? Gdzie jest Kawalorn? Nie wiem, ale się kretoszczury porespiły. To fajnie. Ciekawe mnie, czy to teraz możemy otworzyć. Bez właściwego klucza nigdy tego nie otworzę. Okej, okay, podejrzewam, że klucz ma Kawalorn. A w ogóle, gdzie on jest? Przepraszam bardzo. Aha, wiem, może poszedł do szkodników. W ogóle ciekawi mnie, czy możemy się przyłączyć do nowego obozu. Wydaje mi się, że nie. Ale można by było spróbować. Cześć, Kawalorn. Możesz mnie nauczyć czegoś o myślistwie? To zależy tylko od tego, co chciałbyś wiedzieć. Jasne, tak, skradanie się. Chciałbym poruszać się bezszelestnie. I słusznie. Skradanie pozwoli ci dostać się niepostrzeżenie do cudzych domów. Albo po cichu zajść od tyłu przeciwnika. To nie mój problem. Chodząc na lekko ugiętych nogach, będziesz mógł uważniej obserwować grunt, po którym stąpasz. No i łatwiej będzie ci balansować ciało. Myślałem, że to oczywiście ktoś obserwujący cię z boku natychmiast nabierze podejrzeń, więc skradaj się zawsze, nie będąc widzianym przez osoby trzecie. Zapamiętaj sobie dobrze, co ci powiedziałem. I przede wszystkim nie daj się złapać. Jasne, w porządku. Czekaj, lepiej się w nic nie pakować. Super. A ty, Kawalorn, ty masz coś na sprzedaż? Tylko z... Wilcze kły, a ty masz łuki. Jeśli myślisz, że... Szkoda, że nie... Co to za kopacz? What the hell? To nie było. Dobra, gdzie co podejdziemy pod bramę? Bo wydaje mi się, że mogliśmy zagadać, ale... Ogłuchłe! No ja wiem, że nie mogę przejść, ale nie pogadaliśmy. Ogłuch! Dobra, widzę, że to nie ma sensu. Okej. Tu jest kilow, ale niepotrzebny mi drugi, więc... W porządku. Możemy teraz zająć się kradzieżą. Wow, mam nadzieję, że uda nam się dzisiaj zrobić coś solidnego mimo wszystko, bo no, wiadomo jak jest, nie mamy za dużo czasu. Tak naprawdę te 40 minut odcinka szybko zleci, już prawdopodobnie minęła 1/4, także spokojnie, a my nie zrobiliśmy jeszcze dzisiaj nic. Dobrze, w takim razie pobiegnijmy sobie... Którą by tutaj stroną przybiec? No lepiej tędy będzie chyba. Możemy jeszcze w sumie iść gdzieś? Nie, chyba nie. Od razu pójdziemy tam, gdzie należy. Moglibyśmy...
No, widzę, że ty też się coś porozbiło. Fajnie. Okej, okay, nie wiem dlaczego nagle zaczęły mi wchodzić kryty, bo wcześniej nie chciały. Ale nie będę marudzić. Grunt, że wchodzą. Dobra. Jesteśmy w starym obozie. I teraz tak. Ciekawe mnie, czy Malte jeszcze jest. Malte już nie ma, chyba. Jest jeszcze Malte, cześć. Tak, oczywiście siły, ale już nie mamy punktów nauki, jasne. Chodźmy w takim razie do Dextera i spróbujmy coś poczynić z nim. Nie powinno być to trudne, szczególnie, że on najczęściej stoi w jednym i tym samym miejscu i za dużo osób trzecich tam nie ma. Kurde, musiałam akurat wejść w wodę. Więc powinniśmy sobie szybko w miarę poradzić z Dexterem. No i co potem? No i potem idziemy Oriego okraść. Cześć, Świstak. Okej, no niby jest tutaj sporo osób trzecich, ale Dexter... Cholera, Dexter stoi teraz w takim miejscu, że to nie jest dobry pomysł. Ale możemy spróbować. Hej ty! Co się tak skradasz? No jasne, nie możemy spróbować, jasne. Musimy poczekać, aż Dexter sobie gdzieś pójdzie. Na przykład pójdzie się odlać. Nie chciałbym być teraz w jego skórze. Także może lepiej zostawmy go w tej chwili w spokoju. Chodźmy do Oriego najpierw. Cześć Finn w ogóle, czy my możemy pogadać, czy niekoniecznie? Jeszcze nie. Jeszcze nie muszę rozmawiać z kopaczami. Tak jak mówił Diego, na razie mamy Oriego do zrobienia. Nie wiem, czy ci kopacze mnie tutaj przepuszczą. Czy będą sprawiać kłopoty? W dzisiejszych czasach nikim nie można polegać. Nie, chyba się odfochali, bo im nie zapłaciłam. Okej, okay, gdzie jest Ori? Ori chyba jest aktualnie na arenie. Mam rację? Nie. Ale on ćwiczy na arenie wieczorem, więc moglibyśmy się w sumie przekimać do wieczora. Cześć, Skati. Oni mi tutaj prawdopodobnie spuszczą manto, że śpię w cudzym łóżku. Dobra, do wieczora. Oczywiście nie spaliśmy dobrze, ale mieliśmy full HP, więc nie przejmujemy się. Okej, okay, tu jest Kirgo. Czy Ori jest już na arenie? Nie, dalej go tutaj nie ma. Nie, i tak nikt nie pyta. On zawsze tutaj sobie ćwiczył. I o co chodzi? Może do północy się prześpimy? Zobaczymy, czy jest na arenie, czy go nie ma. Benwick idzie spać. O, jest na arenie. Świetnie. Tylko będzie kłopot, bo chłop się rusza. Cześć, Ori. Okej, okay, koniec. Podoba mi się to, że on tego w ogóle nie zauważył, no nie? Ja wzięłam mu ten klucz? Teraz go wzięłam dopiero. Mam ten kluczyk? Mam, klucz do skrzyni Oriego, dobra. To było trochę komiczne, ale okej. Okay. Wiecie co, to może spróbujmy z Dexterem teraz. Nie wiem, może Dexter śpi czy coś, ale też możemy chyba okradać w śnie ludzi. Okej, okay, tamten spierdziela, nie wiem dlaczego. Dziwne rzeczy. Uciekasz za obóz, mam nadzieję, że to nie zrobi nic złego. Okej, okay, nikt się chyba nie domyślił, że tutaj zrobiliśmy jakąś kradzież w ogóle kieszonkową. Tu jest kopacz. A Dexter sobie śpi. W ogóle nie rozumiem, dlaczego ten kopacz pilnuje jego chaty. Nie? Klucz Dextera. List Dextera. To są dwie rzeczy, które raczej będą mi potrzebne. Więc sprawdźmy list Dextera przede wszystkim. Dexter, to był nasz ostatni ubity interes. Po tej sprawie z Brabakiem i tym Gornem zaczyna robić się trochę za gorąco. Na naszym starym miejscu jakiś kopacz niedawno wybudował sobie chatę.
Zapłatę znajdziesz w nowej kryjówce. Zabezpieczyłem oczywiście miejsca na wypadek, gdyby wiadomość trafiła w niepowołane ręce. Ale taki bystry gość jak ty z pewnością sobie poradzi. W obozie między dwoma ściętymi drzewami. Mordrak. Okej. Co mówi mi dziennik na ten temat? Tajemnica Dextera. Zabrałam Dexterowi klucz i jakąś zaszyfrowaną wiadomość. W starym obozie musi gdzieś być ukryta skrzynia. W starym obozie między dwoma drzewami, tak? Okej, będziemy musieli się rozejrzeć. Dla Mariusza na razie nie mam nic nowego. Dobrze, skorzystajmy z okazji, że jest noc i chodźmy do Oriego, do jego chaty. I spróbujemy u niego ukraść ten posążek. Ciekawa sprawa. Bron i Daug. Dobrze. Będę musiała zapamiętać, że oni tutaj są. No, tak jak mówię. Mam nadzieję, że nie macie za ciemno na YouTubie. Bariera w miarę sprawia, że jest raczej jasno. Cześć, Skati. Ori dalej jest na arenie, więc to też jest plus. Tutaj jest Erik. Podejrzewam, że z nim później będzie coś do rozmowy, bo nie mogłam z nim wcześniej rozmawiać. I teraz tak. Chata Oriego. Która to była? Gdzie to jest? Test zaufania. Nie powinienem był wtedy być na niego taki niegrzeczny. Aby pokazać Nerasowi, że jestem godny zaufania, muszę ukraść posążek Ginosa należący do Oriego. Mieszka w pobliżu areny przy trybunach. Przy trybunach, tak. No co, tu mamy trybuny. No to tu jest Hadmilion. Tam coś było, że z jakąś ławką, czy coś? Prosiłby Bóg, gdyby była noc i Ori był w domu. Wiecie co, mam kluczyk do skrzyni, więc po prostu może pochodzimy po domach. Cudze łóżko. Tu jest jakaś skrzynka. Chyba trafiłam, wiecie? Nie, ale znalazłam gwoździe. To też dobry drops. Okej, przy trybunach, tak? No to trybuny. Tam jest magazyn. No dobra, tych chat jest tutaj sporo, więc możemy się przejść po każdej. Fajnie. Okej, tutaj śpi Guy. To może wiecie co, nie będę go okradać. Już wiemy, że to nie tutaj. Może tutaj. Tam ktoś śpi? Tak, też ktoś tutaj śpi. Zwykły kopacz, to też nie tu. To może tu? Spróbujmy. Nie, to też nie tutaj. Mamy kluczyk, więc powinniśmy móc od razu to otworzyć. Także troszeczkę pokombinujemy, która to jest chata. Coś mi mówi, że to jest ta. Chyba tak. Tak, mamy posążek. Wezmę mu też bryłki rudy, raczej jemu się nie przydadzą. A raczej mi przydadzą się bardziej. Tu mamy jeszcze wodę, kły. Nie potrzebuję tego. Mamy posążek, a to jest najważniejsze. Ciekawi mnie, gdzie Nyras przesiaduje w ciągu nocy. Czy on śpi? Czy siedzi dalej na ławce? Dobre pytanie. Okej, dalej. Okej, on sobie tutaj stoi przed tym, przed magazynem jakby. Nie wiem, przed czym on stoi. Cześć, Nyras. Mam posążek. Dobra robota. Daj mi go. Zadbam, żeby już nikogo nie korcił. To znaczy, że już mi wybaczyłeś? Ja być może. Ale nie mogę powiedzieć, czy zrobił to śniący. Przekonamy się w obozie. Czyli mogę was odwiedzić? Oczywiście. Kiedy i gdzie się spotkamy? Powiem ci już niebawem. Przecież nie będę tak tego rozpowiadał. Jeszcze któryś ze strażników się o tym dowie. Ja wrócę teraz do siebie. Jest dużo do zrobienia. Okej. Przyznam, że spodziewałem się czegoś więcej. Może znajdę jakieś informacje w chacie Nyrasa. Tyle, że nigdy tam nie wejdę, nie zwracając na siebie uwagi.
Powinienem zapytać Diego o poradę. Okej, no nie wiem, czy Diego ci poradzi, bo wykonujesz test zaufania. No wątpię, że ci coś podpowie. Ale możemy spróbować zagadać do Diego. Tylko najpierw wiadomo, prześpimy się do rana, bo jest ciemno. Myślę, gdzie mogą być te dwa drzewa, bo to gdzieś jest tutaj w obozie, ta skrzynka. Poszukamy też za dnia na pewno. Tutaj jest cień, dobrze. No idziemy spać do rana, żeby nie było ciemno na YouTubie i w ogóle, żeby można było coś robić, bo jak NPC są w chatach, to dobrze wiecie, że to się źle kończy. Dokładnie. Okej, Malte, Diego oczywiście już siedzi przed swoją chatą, cześć. Mam informacje o Nyrasie. Zamieniam się w słuch. Udało mi się zdobyć jego zaufanie. Niestety nie powiedział mi nic na temat miejsca spotkania, z wyjątkiem tego, że zostanę poinformowany we właściwym czasie, kiedy będziemy opuszczać obóz. To mi nie wystarcza. Nic nie zdziałam, mając tak mało informacji. Rozejrzałeś się może w jego chacie, czy nie ma tam jakichś wskazówek? Próbowałem, ale drzwi są zamknięte. A Nyras siedzi tam jak kura na jajach i nie spuszcza jej z oczu. Zatem nie posuniemy sprawy naprzód. Później się tym zajmiemy. To teraz nieistotne. Twój test może poczekać. Dostałem cynk od dobrego przyjaciela, że niebawem będziemy mogli wkroczyć do akcji. Czas, byś spłacił swój dług. Zajmiemy się Brabakiem, a potem wrócimy do Nyrasa i twojego testu. Jaki masz problem z Brabakiem? Brabak chciał się targnąć na życie mojego kumpla Gorna i posłał za nim cały oddział zbirów. Gorn żyje, ale Brabak tym incydentem sprowokował nie tylko mnie, ale i cały nowy obóz. Gorn jest jednym z tamtejszych najemników. Mac Milton i ja mamy pewien plan i wprowadzimy go w życie już wieczorem, z twoją pomocą. Jaką rolę mam w tym odegrać? Brabak to nie tylko porywczy drań. Jest też łapczywy jak goblin. Rozejrzysz się po zamku w poszukiwaniu biżuterii i przemycisz ją do skrzyni Brabaka, podczas gdy ja i Milton obierzemy inną ścieżkę i zadbamy o coś innego. Jeśli wszystko pójdzie dobrze, następnego ranka spotkamy się ponownie w mojej chacie. Czyli dlatego mogłem trafić na szubienicę? Jeśli zauważą, że po zamku kręci się kopacz, nigdy nie wyjdę stamtąd żywy. Trafne spostrzeżenie. Okej, świetnie. Tyle, że ja nigdy nie wejdę do zamku jako prosty kopacz. Od strony targowiska jest tylne wejście. Dzięki pomocy Miltena dysponuję teraz kluczem, dlatego mogę przemycić mojego pomocnika. Gdzie znajdę biżuterię? W siedzibie magnatów. Na parterze rozglądaj się jedynie w razie jakiegoś nagłego wypadku. W końcu kręcą się tam magnaci. Na pierwszym piętrze powinno być znacznie spokojniej. Od razu wiedziałem, że Gdzie znajduje się pokój Brabaka? Bezpośrednio nad kuchnią, w siedzibie magnatów, po schodach i w prawo. Przy okazji ważne, byś umiał otwierać zamki. W przeciwnym razie twoje włamanie skończy się szybciej niż się zacznie. Umiejętność skradania również może okazać się pomocna. Dobrze, no mamy wszystko. Muszę na coś szczególnie zwrócić uwagę? Pewnie, nie daj się złapać. Jeśli jednak tak się stanie i przeżyjesz, musisz się ukryć. Wcześniej czy później cię znajdę, bez obaw. Może tak, mogę ci pokazać jak... Okej, ty zręczności uczysz, to ja nie chcę. Wróć nie... Zawsze to samo. No dobra. Bierzmy się do roboty. Potrafisz otwierać zamki? Tak. A jak wygląda sprawa ze skradaniem? Też. Doskonale. Oto klucz do lochów. Z pewnością przyda ci się sporo wytrychów. Więcej możesz nabyć u rączki. Dobra, to wiecie co, na pewno idziemy do rączki. Ja mam wytrychów aktualnie 26, to jest bardzo mało, zważywszy na fakt, że się nam resetuje kodzik. Więc wytrychów można nałamać naprawdę sporo, także zaopatrzmy się. Myślałam, że skończymy test zaufania, a tutaj taka dziwna sprawa. Rączka, cześć. Pokaż mi towary. Okej, nie wiem ile wziąć sobie tak tych wytrychów. Tak 50 dobrze by było mieć. Mam 95 bryłek rudy. To mało, ale będzie to naprawdę przydatne i potrzebne. Wiem, o którym przejściu mowa, ale najpierw chciałabym się rozejrzeć za tymi dwoma drzewami w obozie. Pomiędzy dwoma drzewami w obozie, tak? Moment. Tajemnica Dextera. Widzę, że test zaufania mi się chyba zakończył? Niezaliczone?
Gdzie mój test zaufania jest w ogóle? Nie wiem, zamienił się w zamkowe kosztowności chyba. Tajemnica Dextera. Zebrałem Dexterowi klucz i jakąś zaszyfrowaną wiadomość. Tak. W starym obozie musi być dziś skrzynia. Ten list jeszcze raz. List Dextera. W obozie między dwoma ściętymi drzewami. Okej, ścięte drzewa. Ścięte drzewa. Gdzie tutaj są ścięte drzewa gdziekolwiek w ogóle? Musisz uważać na to, co mówisz przy obcych. Wiecie co, mam spekulację, gdzie to może być. Ale nie wiem, czy dobrą spekulację. Od razu wiedziałem, że będą kłopoty. Lepiej się do tego nie mieszać. Wydaje mi się, że tam były ścięte drzewa. Musisz uważać na to, co mówisz przy obcych. Okej, okay, nieraz dalej tutaj jest. Myślałam, że sobie gdzieś poszedł może. Tutaj są jakieś drzewa ścięte? Nie. Okej. Okay. Ja podejrzewam, co jest z tym kopaczem? Dlaczego no, on mi na stop ucieka? Gorzej, jak mnie kiedyś wywali za obóz i już nie wróci. Podejrzewam, gdzie są te dwa ścięte drzewa, ale nie wiem, czy dobrze myślę. Pomiędzy dwoma ściętymi drzewami. Na nikim nie można polegać. Od co? Kurde, no. Tylko zachowaj to dla siebie. Czy tutaj nie było gdzieś ściętych drzew przypadkiem? Tu jest jedno ścięte drzewo. Jedno ścięte drzewo. Był czas, kiedy takie sprawy załatwiało. Tutaj nie ma drzewa żadnego. Cholera jasna. Zawsze tak się dzieje. Ej, wiecie co? Ja nie wiem. Ludzie zawsze wybierają wszystko. Tu też jest ścięte drzewo. Ale nie chciałbym być w jego skórze. Tu jest jedno, a tam było drugie. Pomiędzy dwoma ściętymi drzewami. Czyli gdzieś na tym obszarze powinno być coś. Najgorzej, że tutaj nic nie widzę. Jedno i drugie. Zawsze to samo. To się już nie powtórzy. Jeszcze raz. Pogadajmy lepiej o czymś. Na naszym starym miejscu jakiś kopacz wybudował sobie chatę. To się już nie powtórzy. W obozie między dwoma ściętymi drzewami, Mordrak, mamy kluczyk. Klucz Dextera. To nie mój problem. To oznacza, że to musi być jakaś skrzynka. Wiecie co, może byśmy tu gdzieś poklikali w tej ziemi? Tylko zachowaj to dla siebie. Inni nie powinni wiedzieć. Może mi to coś da. Wątpię, żeby to się kiedyś... Ej, ja pierdzielę, nie? O co chodzi? Był czas, kiedy takie sprawy załatwiano inaczej. Może mogę coś gdzieś tu kopać, czy coś? Wiecie co, nie wiem, przerosło mnie to chyba. O, cześć panie gwoździu. Czy tutaj są te drzwi, co mam otworzyć? Nie, ale ktoś mi chce spuścić łomot. A ja się zapisałam... 10:33? Jest 10:38. Uwaga! Niemożliwe! Dobra, musiałam go pobić. Naprawdę mogę mu wziąć pochodnie? Nie chcę. Okej, okay, czyli to nie jest to miejsce. Tak się zastanawiałam. Bo mamy kluczyk. Myślę, czy to nie jest do tamtego wejścia u góry. Przypadkiem. Bo tutaj powinno być to wejście, nie? Pogadajmy lepiej o czymś. Jest tutaj dalej to wejście? Jest. W porządku. I to są prawdopodobnie drzwi, klucz do tego miejsca. Jeszcze jest za wcześnie, a mam to robić w nocy. Nie mogę poczekać. Okej, okay, rozumiem, że do północy się muszę przekimać. Wow, ale mi zacięło grę.
Pogadajmy lepiej. Ale będzie placek? O matko, dobra. Hej, ty! Czemu Diego się na mnie drze? Nie powinien Dexter się na mnie drzeć? Hej! Wynoś się stąd! Spadaj z mojej chaty, albo wezmę... Twoje szczęście! What? Nie wiedziałam, że to była chata tego kopacza, ale nieważne. Interesting. Dobra, jeszcze raz. Hop. Idziemy robić akcję. To nie będzie dobry pomysł, coś czuję. Zostało nam jakieś 10 minut odcinka. Nie czuję, żebym cokolwiek dzisiaj zrobiła. Znowu stoimy. Dobra. Bryłka rudy. To jest bardzo ciemno, więc odpalimy sobie pochodnie. Pozbierajmy to wszystko. Chociaż nie wiem, czy to dobry pomysł. Myślę, że powinniśmy się zająć stricte tą biżuterią. O matko, jakie to będzie zło, no nie? Zardzewiały miecz. Świetnie, nic mi to nie daje. W tamtym kufrze mogło coś być ciekawego, ale nie mamy za wiele czasu. Ja czuję, że to się naprawdę źle skończy. Okej, okay, na razie zero strażników jakichkolwiek. No tam się nam robi kłopot już powoli. Myślę, że dobrze byłoby pójść przy ścianie. Za pomocą skradania się. Powinno być wtedy dobrze. Gorzej będzie wejść do komnat magnatów w ogóle. Okej, okay, tu jest strażnik, ale powinniśmy jakoś móc przejść. Oh my god. Co ja robię w ogóle ze sobą, nie? Dobrze, że ten strażnik się przesunął. Okej. Widzę, że nie jest tutaj tak łatwo, szczególnie, że strażnik patroluje. Okej, tamten mnie nie zauważył na szczęście. Dobra, zapiszemy się w tym miejscu. Okej, to miało być po prawej stronie, czyli podejrzewam, że tutaj. Gorzej, że tam strażnik był na górze. Okej, on tam teraz sobie stoi, więc mamy szansę w sumie tutaj wejść. Wiecie co? Zamknijmy za sobą te drzwi. Skrzynia Brabaka. Dobrze trafiłam. Wow. O Boże, tu jeszcze śpi Brabak, nie? Okej, musimy ją otworzyć. Moment. Boże, nie to. Zamkowe kosztowności. Otrzymałem klucz, teraz muszę go użyć, aby prześlizgnąć się do zamku. Tak, mam się zakraść do siedziby magnatów po 23:00, rozejrzeć się za biżuterią i przemycić ją do skrzyni Brabaka. Okej, podejrzewam, że biżuteria jest po drugiej stronie. Coś tak czuję. Ale lepiej się tutaj rozejrzeć, czy tej biżuterii gdzieś tu nie ma przypadkiem. Widzę, że ktoś jeszcze z nim tutaj śpi. Arto tutaj śpi. Dobrze. Wydaje mi się, że biżuteria będzie po drugiej stronie raczej. Tam, gdzie był ten strażnik. Mam takie wrażenie. Musimy się najpierw rozejrzeć za biżuterią. Cholera! Gdzie może być biżuteria? Gorzej jak biżuteria jest w komnatach Gomeza, nie? No tutaj żadnej biżuterii na pewno nie ma. Dobra, zapiszmy się, bo jakby tutaj był strażnik za drzwiami, to mamy przejebane. Okej, okay, teraz poszedł na dół. Ej, a
co by się stało, bym przestała się skradać? W teorii nic. Tak myślałam, że tu jest biżuteria. Okej, czy tej biżuterii ma być więcej, czy wystarczy jedna? Dobre pytanie. Amfora, sztućce. Chyba wystarczy... Chociaż? Tu jest więcej tej biżuterii. Tu jest blizna. Mam nadzieję, że te dwa wystarczą. Tak w sumie. Gorzej, jak jeszcze w tych skrzynkach jest jakaś biżuteria. Cholera, wtedy byłoby wszystko naprawdę pokomplikowane, totalnie. Możemy spróbować tą skrzynię otworzyć. Lewo, prawo, prawo, lewo, prawo, lewo, prawo, lewo, prawo. Świecznik, sztućce, jest tu też biżuteria. Ale podejrzewam, że to jest jedyne miejsce z biżuterią. No mamy trzy wisiorki biżuterii. Myślę, że powinno nam to wystarczyć. Nie wiem, ile tego trzeba mieć. Okej, strażnik jest teraz tam, więc przejdziemy sobie dołem. Nie przejdziemy dołem. Akurat mamy szczęście, bo poszedł na dół. Wiecie co, zaryzykowałabym potuptanie po prostu tam. I skradanie się od tego miejsca. Okej, strażnik nic nie zauważył. Zamykamy się. I teraz tak, niech będzie tutaj zapis. Mam nadzieję, że naprawdę te trzy wisiorki powinny wystarczyć. Brabak. Skrzynia. Okej, ona jest otwarta w ogóle. Wezmę sobie bryłki. I teraz trzy biżuterii. Gorzej, jak tej biżuterii jest faktycznie więcej, nie? Możemy jeszcze spróbować w tym miejscu przeszukać. Lewo, prawo, prawo, lewo, prawo, lewo, prawo, prawo, lewo, prawo, lewo. Przeklęty złodziej. Połamie ci ręce. Ajajaj, obudził się. Gdzie my mamy zapis, moi drodzy? 46 chyba. Akurat się musiał obudzić Arto. Ale wydaje mi się, że to nie była cała biżuteria, niestety. Lewo, prawo, lewo, prawo, lewo, prawo, lewo, prawo, lewo, lewo, lewo. Tak, tu jest jeszcze więcej tej biżuterii. W sumie to mogę już wziąć sobie też te bryłki, jak już tutaj jestem. Dobra. Zaraz będziemy, moi drodzy, kończyć odcinek, ale najpierw, wiecie, skradańsko. Nie wiem, ile tej biżuterii jeszcze. Podejrzewam, że w tych dwóch miejscach wystarczy. Także dajmy jeszcze tej biżuterii więcej. Super, udało się. Zamkowe kosztowności. Czyli było tego faktycznie 5. Co mówi nam teraz dziennik? Zamkowe kosztowności. Przemyciłem biżuterię do skrzyni Brabaka. Powinienem jak najszybciej ulotnić się z siedziby magnatów, ale najlepiej będzie obrać inną drogę. Już świta, straż wraca do swoich obowiązków. Opuszczę wewnętrznie dziedziniec tradycyjnie lochami. Okej, lochy, tak? Czyli przez lochy pójdziemy. Dzisiaj, moi drodzy, będzie chyba dłuższy odcinek, bo chciałabym skończyć to zadanie. Przez lochy. Cholera jasna. Ale przez które lochy? Stój! Co się dzieje? Przestań się tu kręcić. Spadaj! What? Alarm! Aha, akurat trafiłam na strażnika.
Okej, czyli musimy iść przez te lochy. Chyba zabiłam grę. 48. Musimy uważać, bo akurat strażnik jest za drzwiami, nie? Alarm! A co tutaj się stało, przepraszam? No nie mówcie mi, że mam zapis zjebany. Dobra, wiecie co? Zróbmy to jeszcze raz. On nie powinien mnie móc zauważyć w ogóle. Jezus, co ja zrobiłam? Dobra, zebrałam wszystko. Podróżmy biżuterię. I idziemy stąd. Tylko muszę poczekać, bo akurat strażnik jest za drzwiami. O matko. To się nazywa pech, moi drodzy. Dobra, zapiszmy się tutaj na przykład. Spróbujmy wyjść. Co się dzieje? Przestań się. Dobra, strażnik dalej jest za drzwiami. Chyba tutaj powinnam się wczytać. Nie. Nie tutaj. Wczytaj. 10:50. Alarm! Ej, no co jest? Przepraszam. Jaka ta gra jest głupia. Okej, jeszcze raz. Podłożymy to. Wiecie co? Ja bym była chyba za tym, żebyśmy dokończyli sobie to w kolejnym odcinku, wiecie? Dobra, jeszcze raz się tutaj zapiszemy. Zamkowe kosztowności, tak. Przez lochy musimy się wydostać. W porządku, ale najpierw poczekajmy, aż strażnik sobie stąd pójdzie. Bo akurat stoi pod drzwiami. Jest 1:47. Mam nadzieję, że to nie jest oskryptowane. W sensie wydaje mi się, że strażnik powinien sobie stąd po prostu pójść. Tak mi się wydaje przynajmniej. Dobra, no ryzyk fizyk chyba, nie? Tak jak mówiłam, postanowił sobie wreszcie pójść. Tymczasem my musimy udać się do lochów. Wiecie co, poczekamy, aż on pójdzie na górę. I wtedy będziemy szli w stronę lochów. Nie podoba mi się to, że tak długo trwa, no ale trudno. Poczekajmy chwilę. Powinnam kończyć odcinek, ale no kurde, tak mnie ciekawi. Wiecie co, no nie mogę. Chociaż kurna, akurat poszedł. Wiecie co, może spróbujmy przejść do lochów i wtedy zobaczymy co dalej. O cholera. Jak ja mam ominąć tego strażnika, przepraszam bardzo? Bo że on też sobie stąd jakimś cudem idzie nagle. Sprawa jest trudna. Tamten poszedł tam. Ej, ten strażnik się stąd ruszy, czy on się stąd nie ruszy? Cholera. Przecież nie ma innej drogi do lochów, tylko tamtędy. Nie
Dobra, może sobie pójdzie. Nie pójdzie sobie. Zauważyli mnie, nie? Wiecie co? Chcę coś spróbować zrobić. Nie wiem nawet, gdzie jestem. O, hej. Jakbyśmy teraz... Jezus Maria, co ja robię w ogóle, nie? Gdybyśmy tak teraz Kasię przemieścili... Jesteśmy w lochach i nie wiem, czy to było mądre. Ale możemy spróbować coś pokminić teraz. Jak przez lochy można stąd wyjść, bo ja nie wiem. Bez właściwego klucza nigdy tego nie otworzę. Aha, świetnie, przelazłam. Dobra, wiecie co? Moi drodzy, ja wam dziękuję za obejrzenie tego odcinka. Słyszymy się w kolejnym. Mam nadzieję, że będzie już w miarę normalnie. Słyszymy się w kolejnym, gdzie spróbujemy się stąd po prostu wydostać. I zobaczymy, jak będzie. Gdzie ja kurna jestem? Aha, jesteśmy przed tymi drzwiami, dobrze. Moi drodzy, jest cholernie ciemno, ale no niestety ja już się z wami na dzisiaj żegnam. Mam nadzieję, że odcinek wam się podobał. Troszeczkę spróbowałam Marvinem z tego wyjść, ale to chyba tak nie ma działać i to tak nie działa. Więc w kolejnym odcinku próbujemy się stąd wydostać i skończyć tego questa. Jeżeli film wam się podobał, możecie zostawić łapkę w górę, jakiś miły komentarz, a jeżeli chcecie wiedzieć więcej, to subskrypcję z dzwoneczkiem. Lecę montować dla was ten odcinek. Trzymajcie się, cześć!